Cześć, witajcie na kanale Riser w kolejnym odcinku gry Ark Scorched Earth, czyli dodatku DLC do gry Ark Survival Evolved. I dzisiaj przechodzimy sobie już do drugiego odcinka, w którym będziemy robić bazę. Będziemy dzisiaj budować jakieś takie podstawowe schronienie. Znalazłem takie miejsce, wydaje mi się, że jest całkiem niezłe. Niestety tutaj właśnie jest Irex obok. Nie wiem na jakim levelu i tak dalej, ale mam nadzieję, że tutaj nie przyjdzie, bo te miejsce, które tutaj znalazłem, jest całkiem fajne. Tutaj nie ma dużo jakichś agresywnych gatunków. Nie widziałem terrorbirdów i wilków, które mnie tutaj najbardziej denerwowały. I dlatego mam nadzieję, że tutaj będzie całkiem fajnie. Pewnie jest daleko do metalu, chociaż tutaj są góry. Wydaje mi się, że w miarę blisko. I będziemy mogli wydobywać właśnie metal. A jeżeli chodzi o latające, mówiłem wam, że tego sępa widziałem. Na sępie chyba nie będzie można latać. Natomiast będzie można latać na tym taki, na tej takiej owadzie, który trochę przypominał, co ja nazywałem chyba Pokémon Go. To na nim będzie można sobie spokojnie latać, jak będziemy chcieli, tylko nie wiem, na którym levelu jeszcze jest siodło. Także dzisiaj zróbmy sobie bazę, ta miejscówka jest całkiem niezła. Zawsze trzeba się budować blisko wody, ta woda się najszybciej nam wyczerpuje, więc na to trzeba zwrócić uwagę najbardziej. Jeżeli chodzi jeszcze o rzeczy, których się dowiedziałem, to łącznie dodali tutaj w tym dodatku jest 10 nowych gatunków. Nie wiem ile tam tych starych, ale też dość sporo. Kolejna sprawa. Wiwern się nie oswaja, wiwerny nie występują. Wiwerny, możemy sobie znaleźć jajo wiwerny gdzieś na mapie. Nie wiem gdzie, pewnie jest jakieś takie specjalne miejsce, gdzie się respi. Albo może trzeba zabić jakiegoś bossa. I jak już znajdziemy takie jajo, to możemy wyhodować sobie wiwernę i są trzy rodzaje jajek i w ten sposób możemy sobie jakąś tam wiwernę albo tą ognistą, albo tą z błyskawicami, albo tą zatruwającą wyhodować. Zaczynamy pierwszy level, już trochę tutaj zbierałem rzeczy, sobie biegałem, więc levela trochę przybyło. To pewnie będzie tak, do wytwarzania gliny potrzebne. I dobra, dodajmy sobie kilka leveli na początek, na budowanie przyda nam się... O. Tutaj dużo kapa wpada. Dajmy 250, żeby było ładnie. Stamina nam się na pewno przyda. Dobra. Znajdźmy sobie rzeczy. To. Klap mi nigdy nie był potrzebny jakoś za specjalnie. Tak. Okej. Będziemy potrzebować to i to. Na pewno będziemy potrzebować do budowania, bo przecież chcemy zrobić bazę. Na razie tego to sobie darujemy i ekwipunek. Teraz skupmy się na tym, żeby po prostu zbudować tą bazę podstawową. Klej. Mortar and Pestle będzie mi potrzebny do tego, żeby zrobić glinę. A z gliny będziemy mogli zrobić później te adobe przedmioty. Na razie muszę jeszcze wbić kilka leveli, bo jak widzicie jest nie za ciekawie. Za dużo rzeczy nie mogę zrobić. Mogę ewentualnie z drewna budować, ale drewno się ciężko... Znaczy... No drewno bez sensu zbierać, tak? Jesteśmy daleko przyspieszonym serwerze, nie za dużo, nie za mało. Taming jest natomiast przyspieszony, tak żebym nie musiał siedzieć no, 10 godzin przy jednym dino. No i mam nadzieję, że będzie wam się podobała taka seria. Zacznijmy sobie od zrobienia tych narzędzi podstawowych. Tutaj mamy drzewo. Dobra. Zróbmy kill off, później wiadomo, hatchet. Kill off. Zobaczmy co z tego zdobywamy. Czy tutaj też zdobywamy glinę, czy tylko kamień? Też piasek. A z tym piaskiem może być ciężko ogólnie ze zbieraniem tego piasku. Na pewno będziemy musieli oswoić do Dikirusa. I Ankilo, żeby zbierać to wszystko w przyspieszonym tempie, tak żebyśmy mogli zbudować bazę, także będę się starał to zrobić. Zróbmy sobie teraz siekierkę, a dzidy nie mogę, a drewna nie mamy, dobra, to zaraz zrobimy sobie drewno. Czy znajdziemy bardziej drewno? Tak, jest trochę tutaj drzew w okolicy, więc to też dobrze dla mnie, nie wiem, z kaktusa leci drewno? Tutaj ta gra, wiecie, jest taka, że wszystko możesz, o kurde. No i mamy kota. Nie chciałbym zginąć, bo podoba mi się tutaj ta miejscówka, a później znowu zanim dobiegnę tutaj to minie trochę czasu. Ten T-Rex mnie niepokoi, tutaj już widzę, że też tam te gatunki są. Chodźmy może z tego drzewa powydobywamy. Tutaj mam trochę...
trochę metalu. Czy to też zabijmy? Będę potrzebował może mięsa, żeby gnić, to będziemy robić później narkotyk oczywiście do oswajania. Dzisiaj nic nie oswoimy raczej, zobaczymy. Dobra, mamy. Mamy trochę drewna, zróbmy sobie dzidy. Widzę, że te się bugują strasznie. Rybki. Trochę latają w powietrzu bardziej niż pływają. Dobra, mamy dzidy. Będzie można coś upolować. Na przykład tam jest listrozaurus. Będziemy potrzebować skórę. Właśnie między innymi dlatego, że trzeba zrobić tutaj po prostu łóżko będzie zaraz. Ewentualnie jak zginę, żebyśmy mogli się opodrespić. No i trzeba wbić ten level, żebyśmy mogli zacząć... Właśnie tak wszystko zatrzęsło, że się wystraszyłem. Trzeba będzie wbić taki level, żebyśmy mogli zacząć budować z kamienia różne rzeczy i tak dalej. Jeżeli chodzi o tego gościa, tego, to one są chyba łatwe w oswajaniu i one są zbiornikami wody z tego co widziałem, więc to będzie ważne, żeby go oswoić. Nie wiem, jak będzie jakiś kot mi tu wyskoczy, to nie wiem co to będzie, ale postaram się po prostu odbiec i odlurować go na tych gości. Albo na dół Dikrusa może. Co to jest tam na górze? A, to ten żuczek, tak? Lata tutaj? Tutaj coś też, nie wiem. To, nie wiem, co to jest, a coś tam sobie łazi. Dobra, dodajmy levele, co tam wpadło. Dajmy sobie trochę w życie. Dobra, i mamy 10 level, dzięki czemu będziemy mogli sobie robić... O, fajne takie schody można zrobić. O, jest ten namiot, o którym wam mówiłem, że pewnie będzie. Bola później. Na razie... Rzeczy do budowania. Czekaj, co tu się robi? Co tu się działo? Ten kot tam cały czas. Odejdę trochę. Może tutaj będziemy chyba jednak drewno na początku robić. O, czekajcie, co tu jeszcze jest? Kiedy ja będę mógł z kamienia budować? Tutaj coś jest chyba już z kamienia, ale też nie. Chyba wygląda to, że dopiero na 20 levelu, więc zróbmy sobie na początku taką drewnianą bazę, a później przyjdziemy... Prime Angras, Scorched Earth. O, fajnie, można zobaczyć same rzeczy z tego, co tutaj jest prowadzone. Ponad 50 jest gramów ogólnie, więc no widać, że tutaj jest sporo. Jakiś nowy ekwipunek. Tu jest piła mechaniczna, z tego co widzę. To jest, nie wiem... Tu jest jakiś karabin. To jest, wygląda jak jakaś rafineria. No dobra, nieważne. Powydobywajmy sobie te drewno i zróbmy sobie taką małą, podstawową bazę, gdzie będę mógł się po prostu respić, więc tutaj zróbmy sobie to. Fibera trochę mam, tacza będziemy najpierw tacza, później drewno sobie powydobywamy. Bo tak, żeby te kot nie przyszedł. Na tego też uważajmy, bo on będzie mnie atakował, jak poczuje zagrożenie. Dobra, najpierw trochę tacza. Nie wiem, co się robi z tego kaktus sap. To jest... Powinno dawać mi wodę, ale może to trzeba jakoś coś z tym zrobić. Może jest napisane. Czekajcie, ja odbiegnę. On mnie chce atakować. Dobra, spieprzam. O kurde. Przestał? Chyba przestał, tak tylko teraz idzie sobie. Niech on naprawdę zluzuje, bo ja się nie chcę z nikim bić teraz. Chcę sobie po prostu zbudować bazę. Także gościu, weź wyluzuj, nie przeszkadzaj mi. Peace and love, man. Peace and love. Wody teraz nie mam. Tam widzę raptory już też biegną. Dobra, najpierw musimy iść po wodę. Dobra, za chwilę do was wrócę. Zbiorę trochę tego drewna, zbiorę trochę tego tacza i będziemy budować.
Słuchajcie, zacząłem budowę, zbierać rzeczy i tak dalej, już nawet mam 20 level, także mogę z kamienia budować, ale no kiepska sytuacja, bo tutaj mam T-Rexa. O kurde, idzie. Tutaj mam T-Rexa, z drugiej strony mam T-Rexa, więc jednego muszę zabić co najmniej, no najlepiej tego. On mnie tutaj zjadł i ma, wiem, że mam 9 level po tym. Spróbujemy go po prostu jakoś tu skajtować elegancko, tak żeby nie mógł mnie dostać i go zabić, bo się nie da w ogóle nic zrobić. To jest raz, druga sprawa. Bardzo wolno zbiera się kamień, strasznie wolno. Więcej chyba zbieram nawet tego piachu, bijąc w... A może to zależy od jakiej skały uderzę, ale tutaj same mam takie. No i niestety długo to trwa, więc budowanie takiej bazy, nawet niewielkiej z kamienia, bez pomocy dino... O, tamty można latać właśnie, co tam przeleciał. Bez pomocy jakichś tam dinozaurów będzie naprawdę ciężko. Ja zobaczę, czy tutaj jest dobre miejsce. Najgorsze jest to, że na jego będę długo bił. A zobaczmy z drugiej. A nie mam wody i ta woda mi się na pewno skończy, jak ja go będę klepał i to mnie martwi najbardziej. To nie jest taka dobra miejscowa. Myślałem, że tu jest lepiej. Ha. On tu na luzie wejdzie. On tu na luzaku. Będę musiał później uciekać daleko. O. Się szybko bardzo kończy. A i w ogóle zauważyłem, że drapieżniki nie atakują tych żuczków różnych. Szkoda, że nie mam celownika, bo się trafić nie mogę. Bardzo wysoko. Co jest ze mną nie tak? Te strzały za dobrze lecą. Dostał. Szkoda, że damage się nie pokazuje. W drugą stronę zawracasz? Co ty robisz, gościu? On chyba wie, co ja tutaj chcę zrobić i on... próbuje mnie przechytrzyć. Chyba, żebym poszedł z drugiej strony tam na tą skałę, ale już wody nie mam. No, woda jest ogromnym problemem tutaj, naprawdę. Dobra, muszę wrócić, napić się wody, przebiec tutaj obiec, tak? I wtedy będziemy go znowu atakować. No, taki T-Rex to jest na pewno problem. Na tym levelu bez zbroi, nawet na 9 jak on ma. Ciężko jest się do niego zbliżyć, tak żeby go gdzieś tutaj zablokować. No i ta woda. Tak to przynajmniej mógłbym sobie tutaj biegać dookoła niego. Może sam odejdzie niby, nie? Ale się zrespił, zabiłem kangury i się chyba w miejsce tego kangura. O, tam jeszcze wilk. No kurde, myślałem, że tu jest bezpiecznie, a widocznie na tej pustyni nigdzie nie jest bezpiecznie. Także terytorium dla takich nowych graczy będzie ciężkie i uciążliwe, bo będą się pewnie denerwować, że giną. A na tym ta gra niestety polega. Ta gra polega na umieraniu. Dobra, on mi tutaj zrobił miejsce. Więc ja sobie tędy tutaj wejdę. Dam radę. A tutaj? Czy on by wszedł tutaj? Nie. To jest moja chwila prawdy. Stój w miejscu. Czemu on ucieka? O co chodzi w ogóle? A jakie... jakaś nowość z tym damage'em. Ha, czyli co, ty uciekasz, bo tamtego atakujesz, śmierdziela? A mnie zostawiasz w spokoju teraz? Jak mam łuk, to co? To już nie jesteś taki kozak? No teraz on się zaraz sam odluruje i ja już nie będę musiał go zabijać, ale już... zróbmy to. Chcę mieć... te trofeum. Dobra. Nie, no spierdziela jak nic, no patrzcie go. Co za ty w ogóle? Tyle z mojego polowania na T-Rexa. Nie wiem, czy jest sens, żebym go jeszcze gonił, bo on już się na tyle odlurował, że do mojej bazy nie dojdzie. Nawet widać, jaki damage zadaje. A tu jest czyjaś baza. Taka nawet spora i chyba właśnie z gliny zrobiona. Zastanawiam się, czy ja mogę tutaj zejść, później nie spadając, ale chyba mogę.
Tam też ma gość T-Rexa, to może nic mu się nie stanie. No nie mogę trafić w niego, kurde no. A jak trafiam, to on i tak odchodzi. Powinienem się za mną gonić. Nie wiem, co się stało z tymi dinozaurami. Dobra, będzie mój. Dobrze idzie. Później będzie i tak uciekał na małym hapsie. Trzeba będzie uważać. Gość idzie mi chyba tu pomóc. A raczej samemu go ogarnąć. No, gość już na gotowe przyszedł. Szkoda, bo ja chciałbym mieć skórę z niego. Trochę chamsko, bo przecież mogłem go oswajać, nie? Także nie fajnie zrobił gość. No zanim ja teraz tutaj zejdę na dół. Skóra mi się przyda, na pewno, no kurczę, tutaj nie wiem, czy mogę zejść. Bez umierania. Okej, ten upadek nie był taki straszny, byłem pewny, że stracę duże życie, ale jednak nie. Dobra, to widzę, że on chyba nie zbiera tej skóry. Ładnie wygląda, nie? Czaszki nie ma, więc sobie nie założymy. Fajnie, że mi pomógł chyba w sumie. Tak mi się wydaje, że to była pomoc. Ale on zabił, więc on expa dostał. Ja nie dostałem. Okej, czyli widzicie, te dino można też używać do ataku. Sprawa to dużo nie zadawały, bo tyle co łuk, więc jakoś tak średnio. Ja w takim razie wracam do budowania i zaraz do was wrócę. Słuchajcie, kolejny mnie tu atakuje. No, okolica nie należy do przyjaznych. Ciężko się tutaj będzie grało. Ładny headshot. Wilki się tu respią, non stop coś się respi. Wilki są o tyle złe, że atakują bardzo znienacka i jak one już zaatakują, to nie uciekniemy im, bo są szybsze. No ale pozbieramy sobie trochę tutaj, jak one... Jak jestem w sumie obok bazy, to mogę tutaj ginąć, tak? Bo będę w miarę blisko. Więc sobie wszystko poodnawiam. No ale z bazą jest ciężko. Z bazą jest ciężko. Długo to wszystko idzie mozolnie bardzo. Jeszcze ta szafa taka, kurde, nic tu się nie mieści. Muszę zrobić normalną szafę. Czemu ja nie mam normalnej szafy? Dobrze, że przynajmniej ten koleś od co robi tą dodał. Modów nie ma. Jest tylko chyba ten mod na staki. I to jest bardzo dobra sprawa. Dobra, dodajmy sobie te rzeczy wszystkie. I tutaj te ściany by się przydało porobić. Trochę tych ścian, trochę tych innych fundamentów. Stone Foundation, dobra, Stone Ceiling, od razu się nauczymy tego wszystkiego. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku na razie skończymy, bo zanim ja tą wazę zbuduję, to trochę czasu minie. Dzisiaj trochę zabijania było, a kangura się łatwo zabija, bo one się bardzo bagują w ścianach. Z czego dobijemy. Także no, wiadomo, że musimy od czegoś zacząć, tak, więc będziemy musieli zacząć po prostu od... takich najprostszych czynności, czyli zabijanie jakichś tam dino, budowanie bazy, ale później przejdziemy do tych fajnych mitycznych stworzeń. One są bardzo rzadkie w ogóle, tak? One są takimi dodatkami bardziej niż głównymi cechami tej gry. Także zobaczymy, jak to będzie. Łapka w górę, komentarz, nowa osoba, oczywiście zachęcam do subskrypcji, a my widzimy się już w następnym odcinku, w którym powinna być gotowa baza. Może oswoimy, tak, zrobimy bazę i pewnie oswoimy sobie tego takiego małego gostka fajnego, albo te duże, co takie z tymi grabami biegają. Także dzisiaj to wszystko, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć.